Weronika i witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiejszy filmik będzie trochę inny niż zwykle, bo jutro lecę do Szwecji, do Sztokholmu. Jestem tak podekscytowana. Już od jakiegoś czasu śledziłam ceny lotów na jakichś stronach, co porównują najlepsze oferty. I właśnie mi wyskoczyła taka oferta do Sztokholmu za 25 zł, więc to jest naprawdę mało. Dlatego od razu pobiegłam do rodziców, bo jeszcze nie jestem pełnoletnia. No i im mówię, że są bardzo tanie loty, więc czy moglibyśmy lecieć? I oni się zgodzili, dlatego jutro jedziemy. Dosyć spontanicznie to wyszło. Też będziemy tam tylko dwa dni, jedną noc, bo wylatujemy jutro o 7:40, to jest wtorek i w środę już o 21:00 chyba będziemy z powrotem. Taki krótki wypad, ale myślę, że wrażeń będzie bardzo dużo. Jutro będę musiała wstać jakoś po 4:00, bo o 5:00 musimy wyjść z domu, żeby być punktualnie na lotnisku, więc jakoś specjalnie się pewnie dzisiaj nie wyśpię, ale będę miała jeszcze godziny w samolocie, więc wtedy mogę to nadrobić. A teraz zaczynam się pakować, bo jest już wieczór i to chyba dobry moment, żeby to zrobić. Jest już ranek, dokładnie 5:30 i wstaliśmy jakąś godzinę temu. Nie wstawało się aż tak ciężko, bo jest już jasno o tej porze i teraz jedziemy. Dolecieliśmy, jesteśmy już w Sztokholmie. Bardzo szybko minął ten lot, właściwie tylko posłuchałam muzyki i jakoś tak za chwilę byliśmy. I potem musieliśmy jeszcze pociągiem dojechać, jakimś Arlanda Express do centrum. Zostawiliśmy rzeczy w hotelu i teraz idziemy na bułeczki cynamonowe. Pierwszy test cynamonki. Teraz w Espresso House, to jest taka jakby sieciówka, trochę jak u nas Starbucks, to tutaj to Espresso House jest dosłownie na każdym rogu, co kilka metrów. I mam już drugą cynamonkę dzisiaj. Królewskim na zmianie warty. Trochę to tam trwało i bardzo zmarzliśmy, bo staliśmy w cieniu. Niby dzisiaj jest 12 stopni, ale mam wrażenie, że jest z 5 i mam całe skostniałe ręce, aż nie mogę nimi ruszać. Teraz jesteśmy w National Museum i fajne jest tutaj to, że wstęp jest bezpłatny. Teraz pewnie przejdziemy wszystkie tutaj wystawy, co są. Poszliśmy do Max Burgers na burgery i wzięłam takiego wegetariańskiego. Biblioteki. Ona jest znana z tego, że jest okrągła i te wszystkie książki są tak właśnie na półkolu poukładane, a ona jest teraz pod remontem. Wszystko jest właśnie w budowie, więc nic nie zobaczyliśmy, także szkoda. Jest wieczór, jesteśmy już w hotelu, odpoczywamy po całym dniu, bo był to dosyć intensywny dzień, dużo wrażeń i też dużo chodziliśmy, zrobiliśmy prawie 30 tysięcy kroków, a to jest już taka spora aktywność, bo tutaj to prawie wszędzie chodzimy na piechotę. Może dwa razy podjechaliśmy autobusem, ale tak to właśnie wszędzie pieszo i to dosyć spore odległości. Dwa razy się tak zawiodłam trochę, raz to było w tej bibliotece, a drugi raz jeszcze byliśmy na placu, gdzie rosły drzewa wiśniowe i one w cały kwiecień kwitły i były takie śliczne, różowe, a teraz już wszystko przekwitło, spadły te kwiatki i zostały tylko takie
puste drzewa. Ale ogólnie to jest świetnie i bardzo się cieszę, że wreszcie tak po tych 2 latach pandemii mogliśmy gdzieś wyjechać za granicę, bo podróżowanie to jest zawsze dużo przeżyć i takich wrażeń, co potem zostają w głowie do końca życia pewnie. A jutro drugi dzień, już wieczorem będziemy w Polsce, ale tak jak dzisiaj bardzo dużo rzeczy zrobiliśmy, to jutro pewnie będzie tak samo. 2 dni wystarczą raczej w zupełności. Różne stacje, bo w Sztokholmie one są bardzo ładnie udekorowane w niektórych miejscach. To są jakieś graffiti, jakieś murale, tego typu rzeczy. Uniwersytetu i teraz nagle z takiego centrum miasta się znaleźliśmy dosłownie na wsi. To jest taka cisza i spokój. Na fice, bo w Szwecji fika to jest taki czas w ciągu dnia, gdzie się idzie właśnie na kawę czy na jakieś ciastko i się tak trochę odpoczywa. I mam kolejną cynamonkę, już moja trzecia podczas tego wyjazdu. Cynamonki to jest moja miłość, ja je uwielbiam. W porównaniu do tych, co mam w Polsce, to one są na pewno bardziej wyraziste. Nie wiem, czy oni tam dają przyprawy typu imbir czy kardamon, ale no mówię, są trochę bardziej takie ostre, ale pyszne są. Zostało nam tylko kilka godzin tutaj i niestety będziemy musieli już wracać. I teraz idziemy do fotografiska, to jest to Muzeum Fotografii. Tam obejrzymy te wystawy, trochę pochodzimy, a potem jeszcze idziemy na jakieś 2 takie punkty widokowe i wrócimy z powrotem do centrum, tam gdzie mamy hotel. Ciekawe te zdjęcia były i stamtąd poszliśmy pieszo do centrum, to było jakieś 45 minut, 6, nie wiem, coś koło tego i teraz jesteśmy na obiedzie, zamówiliśmy pizzę, jestem już głodna i nogi mi odpadają, bo naprawdę bardzo dużo tu chodzimy. Dzień, jestem w domu. Wczoraj wróciliśmy późnym wieczorem. W samolocie spałam praktycznie całą drogę. Tak jak wystartowaliśmy, to zasnęłam i potem się obudziłam, a tu już była informacja o lądowaniu. Dzisiaj odpoczywam po tym bardzo udanym, ale aktywnym wyjeździe. Wczoraj znowu zrobiliśmy około 30 tysięcy kroków. To jest więcej niż robię na co dzień, więc wiadomo, czuję się to potem w nogach. A tak podsumowując, to naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że pojechaliśmy. Samo miasto może mnie tak nie ujęło, bo było podobne też do miast w Polsce, typu na przykład Gdańsk. Ale i tak warto było jechać, żeby zobaczyć na przykład te muzea albo jakieś inne miejsce, samo miasto, trochę pojeździć tym metrem. Jest to zawsze coś innego niż się ma na co dzień. Na tym w końcu polegają podróże, że doświadczasz innych części świata i tego, jak tam się żyje. Jeżeli akurat wybieracie się do Sztokholmu, to warto się przygotować na to, że ceny tam są bardzo wysokie, bo za zwykłą pizzę zapłacicie 130 koron, a to jest w przeliczeniu na złotówki jakieś 60 zł. Są dysproporcje pomiędzy Polską a Szwecją pod tym względem. Tam ludzie więcej zarabiają, więc też ceny są wyższe, także to trzeba mieć na uwadze. Hotele też są droższe i z tego co zauważyłam, to chyba bardziej się opłaca wziąć hotel ze śniadaniem. My tak zrobiliśmy, bo wtedy na tym śniadaniu możecie zjeść w formie bufetu bardzo dużo, a jak pójdziecie na śniadanie do restauracji, to właśnie wydacie na to dużo pieniędzy i to się nie opłaca. I ogólnie to chyba bym nie wybrała Sztokholmu jako kierunek podróży tak po prostu, ale ponieważ były takie tanie loty, no to wtedy to wszystko się fajnie złożyło. Jeżeli wam się akurat trafi taka okazja, to bardzo polecam. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za
za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!